Milowani bratia, sestry, drodzy przyjaciele. Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi Chrystowi. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Jezusowi Chrystusowi. Z moją umiłowaną małżonką i synem. Z moją kochaną żoną i moim synem. Że możemy tu być między wami. Że możemy być wśród was. Bardzo się radujemy z tego, że poznawamy nowe twarze. Bardzo się cieszymy z tego, że nowe twarze możemy poznawać. A bardzo są wdzięczni Panu za to, że jesteście. I jestem Panu wdzięczny za to, że jesteście tutaj. Nie wiem, czy jesteście szczęśliwi, że jesteście tu nawzajem, jeden drugiemu. Nie wiem, czy wy jesteście szczęśliwi, że jeden z drugim tutaj razem jesteście. A to tak to ma być. Tak to ma być. Przed niejakim czasem ja som mal takú skrytú túžbu aspoň raz v živote byť v Izraeli a chodiť po tých miestach, po ktorých chodil náš milovaný Pán Ježiš Kristus. Jakiś czas temu miałem takie pragnienie skryte, żeby kiedyś pojechać do Izraela i pochodzić po tych ziemiach, po których kiedyś chodził nasz umiłowany Zbawiciel Pán Jezus Chrystus. A w tym czasie sama moja niewesta opýtala, że tati, máš ešte nejaké túžby, máš niečo, čo by si chcel ešte vidieť alebo zažiť? I kiedyś przyszła do mnie moja synowa i mówi, tato, powiedz, czy masz jeszcze takie jakieś swoje ukryte pragnienia, marzenia, coś, co chciałbyś w swoim życiu jeszcze przeżyć, doświadczyć? A tak som zważywał, czy je to w ogóle mam powiedzieć. Zastanawiałem się, czy w ogóle mam jej o tym powiedzieć. A mówię, wiesz, mam jeszcze jedną skrytą tużbę. Powiedziałem, wiesz, mam jeszcze jedno takie ukryte pragnienie. Raz w życiu sa dostać do Izraela. Raz w życiu pojechać do Izraela. A chodzić po tych miejscach, gdzie chodził Pan Jezus. I chodzić po tych miejscach, gdzie chodził Pan Jezus Chrystus. Ale mówię, mnie to finansowo nie wyda. A ja mówię, no finansowo to jest dla mnie nieosiągalne. A proste ja som to już położył Panowi na oltar, som powiedział, ak on chce, jedynie wtedy. No, powiedziałem jej, ja to już Panu na ołtarz położyłem, jeżeli on chce, tylko wtedy tam pojadę. A mówi, ale Pan, wiesz, ty każesz o to, że Pan jest ten isty wczoraj, dnes a na wieki, Bóg to może sposobić. A ona mówi, ale przecież to ty głosisz, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. On to może zrobić. A tak są, ano, on może, ale ja mam tu dôleżitejšie rzeczy. No, ja powiedziałem tak, ja wiem, że on może, ale mam tutaj ważniejsze rzeczy. Pre mnie jest zachrana hinúceho człowieka dôleżitejšia ako to, aby som ja niečo widział. Dla mnie zbawienie ginącego człowieka jest ważniejsze niż to, żebym ja coś zobaczył w życiu. A ona mówi, aj tak wiem, że Pan to ma przygotowane. Ona powiedziała, ale ja wiem, i tak wiem, że Pan to ma dla ciebie przygotowane. Pewnego dnia naszliśmy w schrankę wielki dopis. Pewnego dnia znaleźliśmy w skrzynce pocztowej wielki list. Tam było powiedziane, napisane, że modliliśmy się za to. I tam napisane było tak, modliliśmy się o to. A prosiliśmy Pana, że w czym byśmy Cię mogli pożegnać. I pytaliśmy Pana, w czym moglibyśmy Cię ubłogosławić. A Duch Święty nam dał, że zapłacić cestu Aleksandrowi do Izraela. I Duch Święty położył nam serce, żebyśmy Aleksandrowi zapłacili podróż do Izraela. A już w schrankę boli już aj letenki. W tej skrzynce pocztowej nawet już były bilety lotnicze. Tak myśmy pozreli z Zuzką na te nasze terminy, lebo w tym czasie były tak chuste terminy naszych służb ewangelizacji. No i popatrzyliśmy z Zuzką do kalendarza, bo w tym czasie natłuk naszych usług na ewangelizacjach naprawdę był u szczytu. A w ten czas kiedy sme mali odchádzať, až kým sme sa mali vrátiť, sme mali úplne voľné.
I w tym czasie, kiedy była ta nasza podróż według biletów zaplanowana, okazało się, że w naszym kalendarzu jest pusto. To nikt nie wiedział, ale Pan Jezus, ani ja sam to nie wiedziałem. Nikt o tym nie wiedział, tylko Pan Jezus, nawet ja o tym nie wiedziałem. Moja żona miała kalendarz. Moja żona miała kalendarz. A tam si to wszystko znaczyła, te pozwania. Wszystkie zaproszenia tam miała zapisane. A presnie na ten termin sme mali wolno. I dokładnie w tym terminie mieliśmy wolne. Było to tak zwłaszczne. To było takie szczególne, niezwykłe. A skutecznie aj sa to udialo. I rzeczywiście to się wydarzyło. Kiedyśmy przyszli tam do Izraela, cała wielka skupina. Kiedy przyjechaliśmy tam do Izraela, cała wielka grupa ludzi. Z Czeska, aj zo Slovenska. Ci ludzie byli i z Czech, i ze Słowacji. Myśmy sa nawzajem nie poznali. W ogóle nie znaliśmy się nawzajem. A tam prvý večer, kiedyśmy sedeli takto pohromadě. I pierwszego wieczoru, kiedy siedzieliśmy tam razem, tak sa pýtali, že akou túžbou prišli. Každého jedného sa pýtali, za akou túžbou prišli tam do toho Izraela. I každého tego wycieczkowicza pytali wieczorem przy stole, z jakim pragnieniem przyjechaliście tutaj do Izraela. Jeden hovoril, my by sme chceli vidieť to a to. Ktoś powiedział, my byśmy to i to chcieli zase zobaczyć. Inni mówili, my byśmy widzieli, chcieli widzieć to a to. A inny powiedział, my byśmy chcieli widzieć tamto i tamto. A ja są niektóre rzeczy ani nie wiedział, że proste tam mamy jakąś cestę. No i o niektórych rzeczach nawet nie wiedziałem, że są przewidziane w tej podróży. A potem przyszedł rad na mnie. I przyszła kolej na mnie. A wtedy som si uvedomil, že ja nič konkrétne, na nič konkrétne, také som sa netešil, že to alebo to budem vidieť. No i vtedy sobie uświadomiłem, že ja nie mam jednej takiej rzeczy, na którą, z powodu której cieszyłem się, że właśnie to czy tamto zobaczę. A čo ja poviem pred tými všetkými? Co ja mam powiedzieć wobec tych wszystkich ludzi? A ja som povedal, že ja som sa veľmi tešil. Powiedziałem, bardzo się cieszyłem. Że będę z wami. Że będę z wami. Na was są zadeczki. Z powodu was się cieszyłem. A potem co Pan da, a będziemy widzieć. A potem co Pan Bóg da i to zobaczymy. Tak, to będzie bonus. To będzie plus. To będzie już taki dodatek, taki bonus dla mnie. Nie wiem, co si ty ludzie o mnie myśleli. Nie wiem, co ci ludzie o mnie pomyśleli. Czy ja sam preto przyszedł do Izraela, aby som ludzi widział, a z ludźmi był obecenstwo. Czy pomyśleli sobie, albo uwierzyli w to, że przyjechałem do Izraela, żeby ludzi widzieć i z nimi być w społeczności? A wiecie, tam byli wszelijaki, zo wszelijakich społeczności, od katolików, od ewangelików, od komunistów. Tam wszyscy możliwi ludzie byli na tej wycieczce poprzez katolików, ewangelików i komunistów. A proste każdy... Każdy miał jakąś tużbę, nieco widzieć. I każdy miał jakieś pragnienie, żeby coś widzieć. A hneď prvý deň, i już pierwszego dnia, kiedyśmy išli nieco pozrieť, kiedy pojechaliśmy coś zobaczyć, jednej żenie z tych katoliczek przyszło bardzo źle. Tej jednej kobiecie z tej grupy katolickiej bardzo źle się zrobiło, niedobrze jej się zrobiło. A wszyscy tam okolo panikowali. Wszyscy wokoło panikowali. Co będzie teraz, nie wiemy iść dalej. Co się stanie, nie jesteśmy w stanie dalej podróżować. A każdy myślał na nieco inne. Każdy miał jakiś inny pomysł, co z tym zrobić. Ja som prišiel k niej. Podszedłem do niej. Położył som na nią ruku. Położył na nią rękę. A modlił som. I modliłem się. A sobie, prepačte. A prosil som Pána, aby jej odpustil všetky hriechy. I prosiłem Pana, żeby wybaczył jej wszystkie jej grzechy. Aby ją prijął na miłość. Żeby okazał jej łaskę. A aby sa ju mocne dotknął. I żeby ją mocno dotknął. A dziękował som Pánu, że to urobił. I dziękowałem Panu, że to uczynił.
naraz się zlepszył stan. Za chwilę jej się polepszyło. A mogliśmy pokraćować. Mogliśmy kontynuować wycieczkę. A już my wszyscy zabudli, że co się tam udziało. I wszyscy zapomnieliśmy już o tym, co tam się wydarzyło. A każdy wieczór my tak odnotili, że co było tam na i kraj się. I każdego wieczoru próbowaliśmy takie podsumowanie zrobić, co tam było najpiękniejsze w tym komu dniu. Komu się co lubiło. Komu co się podobało. A kiedy przyszło k tej katoliczce. I kiedy doszło do tej katoliczki. Ona powiedziała, że toto był najkrajszy dzień mojego żywota. Powiedziała, to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Lebo som sa stretla z Panem Jezusem. Bo spotkałam się z Panem Jezusem. Potem przyszła inna. Potem inna podeszła. Kiedy widziała, że co się z nią stało, ona wydała przed wszystkimi świadectwo. Kiedy zobaczyła, co się z nią stało, ona zaświadczyła o tym wobec wszystkich. A mówi, ja są prezradzi wam, pan Barkocy, prečo som ja prišla do Izraela? I ona powiedziała, ja mam, pani Barkocy, zdradzę, po co ja przyjechałam do Izraela. Lebo na mnie jest wielkie przekleństwo. Bo na mnie spoczywa wielkie przekleństwo. A mam tu nadzieję, że tu, gdzie chodził Pan Jezus Chrystus. I mam tą nadzieję, że właśnie tu, w tej ziemi, gdzie chodził kiedyś Pan Jezus Chrystus. Że aj ja mogę przeżyć oswobodzenie. Że i ja mogę przeżyć uwolnienie. A mówi, a co jest twój problem? Jaki jest twój problem, zapytałem. A ona mówi, pozrite się, mam tylko a tylko roków. I ona mówi, zobacz, mam tyle i tyle lat. Było to bardzo zgladne, piękne dziewczę. Bardzo fajna, taka piękna, śliczna dziewczyna to była. Ale już miała swój wiek. Ale już miała swój wiek. A mówi, wżdy, kiedy jakiś przyjaciel zaczął ze mną przyjacielstwo. I ona powiedziała, zawsze jak jakiś chłopak zaczął się ze mną przyjaźnić. Za krótko zomrał. Krótko potem umierał. Także niekoľko moich przyjacielów zomrelo. A więc kilku moich przyjaciół, takich kandydatów, którzy mali o mnie zaujem, już som sa mala vydávať. Takich, którzy mieli, byli mną zainteresowani, już miałem za mąż wychodzić, wszyscy umierali. A mówi, ja vnímam, że mnie drží w mocy demon smrti. Tak czuję, że taki jakiś demon śmierci trzyma mnie w swoim ręku. A mówi, a posledný mój przyjaciel. I powiedziała, a mój ostatni przyjaciel? Z którym som si planovala svoj život. Z którym planowałam swoje życie. To już był sportowiec. To był sportowiec. Sportował na bicykli, miał swali. Jeździł na rowerze, miał silne mięśnie. Proste, już som si myslel, no tento jest tak zdrowy, że tomu się nie może nic stać. Nie, ja sobie myślałam, tento już jest taki zdrowy, jemu nic się nie może przydarzyć. A išiel za mną na návštevu. Przyszedł mnie odwiedzić. Na bicykli. Na rowerze. Osa mu sadla sem na hrdlo. Osa usiadła mu na gardle. Uštipla ho. On to chcel odohnať. Uštipla ho. On ją chciał odpędzić, ona go urządliła. A kým prišla pomoc, už bol mrtvý. I zanim pomoc przyjechała, to on już był martwy. A hovorí, preto som tu v Izraelu. Dlatego jestem tutaj w Izraelu. Aby som hľadala vyslobodenie. Żeby szukać uwolnienia. Tak som ju viedol k Pánu Ježišovi. A więc prowadziłem ją do Pana Jezusa. A keď sa stala vlastníctvom Pána Ježiša. I kiedy stała się własnością Pana Jezusa. Pomazal som ju olejom. Pomazałem ją olejem. Mene Ježiša Krista som prikázal tomu duchu smrti. W imieniu Pana Jezusa nakazałem temu duchowi śmierci, aby odstąpił od tej osoby. Odszedł od tej osoby. A wyhlásil som jej slobodu. I ogłosiłem jej wolność, uwolnienie. A powiedział som, nie bój się. Powiedziałem, nie bój się. Już nigdy się nic takiego nie stanie. Już nigdy więcej coś takiego się nie wydarzy. Bo Pan Jezus jest z tobą. Bo Pan Jezus jest z tobą. Pan Jezus, on, ty jesteś jego własnictwem. Jesteś jego własnością. A diabol już nie ma to prawo robić. A diabeł już nie ma prawa, żeby to robić. A potem rok na to mi posłała oznámenie, że się wydala
a że szczęśliwa w małżeństwie, pożegnana. Rok później napisała, że wyszła za mąż i że jest szczęśliwa w małżeństwie. A do dnes są szczęśliwi, a miłują Pana Jezusa. I do dzisiaj są szczęśliwi i kochają Pana Jezusa. A potem dalsi. Później a dalsi. Kolejni. A wszyscy ci ludzie, ta skupina, właśnie już my patrzyli Panu Jezusa. Już wszyscy, cała ta grupa, należeliśmy do Pana. A na koniec my szli do Jordanu. I na koniec pojechaliśmy nad Jordan. A mnie to bardzo zaujmowało, co się tam będzie dziać. I ja byłem bardzo ciekawy, co się tam wydarzy. Będziemy widzieć ten Jordan, gdzie chrzcił Jan, a i Pana Jezusa. Zobaczymy ten Jordan, gdzie chrzcił Jan, również Pana Jezusa. Kiedy przyszli do tego Jordanu? Kiedy przyszliśmy do Jordanu? Ta wedúca toho zájazdu mówi. Ta kierowniczka wycieczki powiedziała. Nie mamy tu nikogo, kto by pokrzcił tychto ludzi, którzy odozdali swój żywot Panu Jezusowi. I powiedziała, no nie mamy tu nikogo, kto by ochrzcił tych ludzi, którzy życie Panu Jezusowi oddali. Mógłbyś to zrobić ty, brat Aleksander? Mógłbyś to ty zrobić, Aleksander? A pre mnie to było tak mocne. Dla mnie to było takie mocne. Tak wielkie. Takie wielkie. Ja som na to ani nie pomyślał. Nawet o tym nigdy nie pomyślałem. A Pan mi to dał. A Pan darował mi to. Oblekol som sa do krstného rúcha. Przyodziałem takie chrzcielnie szaty. Aj tí všetci krstenci, ktorí tam boli. Ci wszyscy chrzczeni również. A som ich krstil v meno Otca i Syna i Ducha Świętego. I chrzciłem ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A bola veľká radosť. I była tam wielka radość. A na brehu stála jedna Meksičanka. Na brzegu stała jedna Meksykanka. A widział som, że jest taka smutna, lebo naszemu języku w ogóle nie rozumiała. Widziałem, że jest taka smutna, ona w ogóle naszego języka nie rozumiała. A nie wiedziała mi powiedzieć, że aj ona by się rada dala pokrzcić. I ona nie była w stanie mi powiedzieć, że i ona chętnie by się ochrzciła. Ale mnie to Duch Święty zjawił. Ale mi Duch Święty to objawił. Tak som ukazał na nią. Pokazałem na nią. A hovorím, chcesz aj ty? Chcesz i ty? Że ano. To, o, tak, tak. Zodwiela ruki. Podniosła. Ręce krzyknęła, halleluja. Tak przyszła do Jordanu. Przyszła do Jordanu. A tak w anglickom języku. I tak po angielsku. Som hovoril, tak krstni ťa meno Otca i Ducha Świętego. I syna. I powiedziałem po angielsku, chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A kiedy som hovoril in name Holy Spirit. I kiedy powiedziałem w imieniu Ducha Świętego. Ona mówi, no Holy Spirit. Ona mówi, nie Ducha Świętego. A mówi, a co? Ale czemu? Spiritus Santos. Spiritus Santos. Mówi, dobre, tak Spiritus Santos. Ona to po hiszpańsku. No, ona rozumiała tylko po hiszpański. Len hiszpański, a Duch Święty jest to iste w hiszpańskim czy nie, ale z tym innym wyrazem Spiritus Santos. No, była pokrzcona. Bała się, żeby nie być ochrzczona w innym duchu. Została ochrzczona. Áno. Veľmi bola šťastná. Była bardzo szczęśliwa. A videl som, že Pán Boh naplňal svoj program aj tam, keď som bol. I videl, že Pán Boh svoje plány tam realizuje. Ale ešte dvaja ľudia neoddali svoj život. Ale ešte dvie osoby neoddali svojego życia Pánu. A oni tak zdorovali. Oni obserwowali. Všetci ostatní už boli Pánovi. Všetci pozostali už należeli do Pána. A keď sme už boli na letisku. I kiedy już byliśmy na lotnisku. Tak naraz prišli tie dve osoby ku mne a hovoria. I te dvie ostatnie osoby podeszły do mnie i mówią. Nechceme ísť domov do Čiech, nechceme ísť bez Pána Ježiša. My plakali. My nie chceme vracať do domu do Čech bez Pána Jezusa i płakali. Aj oni oddali svoje srdce Pánu Ježišu. Również oni oddali svoje serca Pánu Jezusovi. A keď som sa domodlil s týmito dvomi, i kiedy już skończyłem modlić się z tymi dvoma, už aj hlásili, že brána sa otvára a môžeme. Ogłosili, že bramka została otwarta i możemy wsiadać do samolotu.
Do poslednej chvíli. Do ostatniej chwili. Pán Ježiš zachraňoval. Pán Jezus ratoval duše. Tak. Keď rozmýšľam nad tým, čo bolo najkrajšie v tom Izraeli. Kedy myslel o tom, co bolo najpięknejšie v tom Izraelu? Tak to boli tie skúsenosti. To boli tie doświadczenia, ktoré som mal s Pánom Ježišom. Ktoré miałem s Pánem Jezusem. A ty ich môžeš mať tiež. Ty również możesz mieć takie doświadczenia. Wiesz, Pán Boh nie vyberá, čo sú. Pán Jezus nie vybiera... Nie, vyberačom, že teba áno, teba nie. No, Pán Jezus nie vybiera v ten spôsob, že tebe tak, jeho nie. Ale on každému dáva tú milosť. Ale každému tú láska ukazuje. Záleží len na tebe. Tylko od ciebie zależy, kde je tvoje srdce. Kde je tvoje srdce. Lebo tam, kde je tvoje srdce. Bo tam, kde je tvoje srdce. Tam je tvoj poklad. Tam je tvoj skarb. A keď tvoje srdce bude pri Pánovi. Jeżeli tvoje srdce bude pri Pánu, tak Pán Boh bude veľké veci robiť v tvojom živote. Pán Boh veľké rzeczy bude robiť v tvojom życiu. Vieš, mnohí ľudia žijú na tomto svete ako pijavice. Vieš, veľa ľudí na tom svete žije tak, jak pijavky. Daj, 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 daj. Celé okolie len sajú zo všetkého prospech. Z całego otoczenia próbują wyssać tylko sukces, wszystko, co się da wyssać. Są jako takie pijawice. Daj. Pijawki, tylko daj. A to jest to ludzkie ego. To jest ludzki egoizm. Ale kiedy ty położysz to swoje ego. Ale kiedy ty to swoje, na ołtarz Panu. Swoje ego położysz na ołtarz Panu. Keď povieš, Pane, nie ja. I povieš, Pane, nie ja. Ale ty. Ale ty. Ty tú celú koncentráciu preniesieš sám zo seba na Pána. Całą svoju koncentrację z siebie przeniesieš na Pána. Na jeho srdce. Na jego serce. Zo svojich pragnení, zo svojich túžob a žiadostí na túžby tvojho Pána a... žiadosti tvojho Pána. Ze svojich pragnení, požądlivosti na pragnenia i tesknoty Pána. Tak. Celý tvoj život sa zmení. Všetko sa zmení. Całe tvoje życie się zmieni. Wszystko w twoim życiu się zmieni. Viete, prečo je toľko utrpenia na svete? Viete, dlaczego tyle zmagania, cierpienia jest na świecie? Lebo vládne egoizm. Bo panuje, rządzi egoizm. Najpierw ja. I najpierw ja. Potem ja. Potem ja. Potem jeszcze zase ja. Potem znowu ja. Jeszcze potem raz. Długo nic. Potem długo nic. No zase ja. Potem ja. A potem jeszcze niekto, niečo tam. Potem ktoś, coś jeszcze. A toto jest tragedia. Toto jest bolest tohoto sveta. To jest tragedia i ból tego świata. Ak budeš takto žiť a takto rozmýšľať. Jeżeli budeš tak žiť i tak myśleć. Veľa bolesti si zadovážiš do svojho života. Wiele bólu sprowadzisz do swojego życia. A budeš trpieť a budeš sa sťažovať. Ten mi tak ublížil, ten mi to zobral, ten takto sa zachoval, ten... Będziesz cierpiał i użalać się i narzekać. Ten mi to zrobił, tamten mnie tak skrzywdził, jeszcze coś. A budeš mať veľa bolesti v sebe. I veľa bólu budeš mať v sobě. Pán Ježiš hovorí, aj za činím všetko nové. A Pán Ježiš povedal, o to činie všetko novým. Tak prosím ťa, prečítaj. I řekl ten, ktorý siedel na tróne, o to všetko novým činie. I mówi, napíš to, gdyż te slova sú pewne i prawdziwe objawienia Jana 21:5. Potem możesz przeczytać Ezechiela. Teraz przeczytamy otwórzcie księgę Ezechiela, rozdział 37 i przeczytamy pierwsze 14 wierszy. I spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich,
A oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmogący Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmogący Pan do tych kości. Oto ja wyprowadzę do was, ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlekę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos i oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlekła po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: tak mówi Wszechmogący Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im: tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę wam was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę na was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Tylko czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Bardzo są wdzięczny za służbę brata Jakuba. Jestem bardzo wdzięczny za usługę brata Jakuba. A bardzo są wdzięczny za to, że nam powiedział, jak trzeba oslawować Boga. I cieszę się, wdzięczny jestem za to, że nam powiedział, jak należy uwielbić Boga. A ja bym chciał jeszcze k tomu dodać. Chciałbym do tego dodać jeszcze, że ako sa Boh oslavuje v našich životoch. V jaký spôsob Bóg uvielbia sa v našom życiu. Tak sme spievali v tej piesni. Spievaliśmy v tej piesni, že proste On sa v nás uvielbia. Že On v nás sa uvielbia. Že proste jedna vec je, keď my oslavujeme Pána, už či slovom, či skutkom, či rôznymi službami. Jedną rzeczą jest to, že my uvielbiamy Pána slovem, piesňou, činem. A potom tá veľmi nieposledná vec je to, keď sa Boh oslavuje v nás. A potom tá bardzo niezwykła, nieprzeciętna rzecz, to jest ta, kiedy Bóg w nás się uwielbia. A ja bym chciał nam pokraczować w Twoim kazaniu. Chciałbym, jak w Twoim kazaniu, to Twoje kazanie kontynuować. Ako sa może stać, że sa Bóg bude w naszym żywocie oslavovať? Jak to się może wydarzyć, jak to się może stać, że Bóg się w naszym życiu będzie uwielbiał? Ako sa to prejaví? Ako dospieť k tomu? V jaký spôsob sa to má prejaviť? Jak tego dosiahnuť? Lebo ak my povieme, že áno, tam treba rínu na streche opraviť. No bo jeżeli my povieme, no tam treba na dachu rynne napraviť. A nemáme k tomu rebrík, nevieme, ako sa tam dostať. Nemáme napríklad drabiny i nevieme, jak tam tego dosiahnuť. No tak to nie, tam sa nedostane. No to tego nie zrobimy, nie dostaniemy się tam. A ja vám práve chcem pomôcť a dať tú drabinu. No i właśnie moja pomoc dla was ma polegać na tym, že ja vám dam, pokażę vám tą drabinę, którą tam sięgniemy do tej rynny. Ako sa dostaniemy tam? W jaki sposób tam możemy sięgnąć? Keď sa Boh oslavuje v našom życiu. Żeby Bóg uwielbił się w naszym życiu, przez nasze życie. To prvé je... Pierwsze to jest to... Že
ukrzyżujemy swoje ja. Że samych siebie ukrzyżujemy. A powiemy, tak jako Paweł Apostol mówi, nie żyję już więcej ja, ale żyje we mnie Chrystus. I powiemy tak, jak apostoł Paweł powiedział, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. A potem tu tą myślienku chowam w swoim sercu a strażim, jako poklad. I potem tą myśl ukrywam w swoim sercu i pilnuję tego jak skarbu ukrytego. Musimy ją chronić, musimy ją strażyć, lebo je jeden złodziej, o którym mówi Pan Jezus, że przyjdzie, aby ukradł, najpierw oklamał, ukradł, a potem zabił. My musimy pilnować tego skarbu, bo jest nieopodal pewien złodziej, o którym Biblia mówi, że on przyszedł, aby okłamać, okraść, a potem zabić. Ako mamy si chronić ten poklad? W jaki sposób tego skarbu mamy pilnować, chronić? Pan Jezus powiedział, bdziejcie a modlicie się, abyście nie weszli do pokuszenia. Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. A teraz, gdzie mamy hladie? Gdzie mamy szukać? Wiecie, mnogi ludzie hladia na seba. Wielu ludzi szukają u siebie, na sobie. Proste są tak na seba koncentrowani. Są tak skoncentrowani na sobie samych. Że w Panu Bogu widzia jako niejaki automat na kofolu albo Coca-Colu. No, widzą Pana Boga jakby taki automat, który w poczekalni stoi, gdzie można kupić Coca-Colę albo kofolę. A tam naciukają 1, 2, 5, 4. I tam wcisną kod 1, 2, 5, 4. Enter. Enter. A Coca-Cola, halleluja. I Coca-Cola, halleluja, jest na miejscu. A myślą si, że tak to funguje. I myślą, że to tak działa. Nie. Nie. Ty musisz jednoducho strażyć a hľadeć na Pana. Musisz po prostu pilnować i patrzeć na Pana. A Pan przyszedł do Ezechielowi. I Pan przyszedł do Ezechiela. A duch, jego duch spoczynął na nią. I jego duch na nim spoczął. A naraz zaczął widzieć inaczej, jako widział do wtedy. I od tego momentu on zaczyna widzieć inaczej, niż widział do tej pory. Celu tu premenu naszego myślenia, widzenia, orientacji naszego serca właśnie sposobuje Duch Święty. Całą zmianę naszego sposobu myślenia, orientacji tego, jak funkcjonujemy, zmienia Duch Święty. A kiedy przyjdzie na nas Duch Święty, i kiedy stąpi na nas Duch Święty, tak będziemy innymi ludźmi. Będziemy innymi ludźmi. Wspomnijcie się, jako Samuel mówi Saulowi, kiedy przyszedł a hľadal oslice. Przypomnijcie sobie, jak Samuel mówi do Saula, który szukał zgubionych oślic. Mówi, przyjdzie na ciebie Duch Gospodinow, a staniesz się innym człowiekiem. Powiedział, spocznie na tobie Duch Pana i staniesz się innym człowiekiem. Bez pracy Ducha Świętego nigdy nie będziemy inni, jako sme. Bez pracy dzieła Ducha Świętego nigdy nie będziemy inni, niż jesteśmy. Możemy mieć tużby, wielkie tużby, święte tużby. Możemy mieć pragnienia, wielkie pragnienia i święte pragnienia. Ale jak Duch Święty nie położy na to pieczęć, tak, nic się nie zmieni. Jeżeli Duch Święty nie położy swojej pieczęci na tym, nic się nie zmieni. Ty proś Pana Jezusa Chrystusa. Proś Pana Jezusa Chrystusa, aby swoim świętym duchem, żeby przez swojego świętego ducha przyszedł na ciebie, spoczął na tobie, a dotknął się ciebie. I dotknął ciebie. Abyś się mógł stać innym człowiekiem. Żebyś mógł stać się innym człowiekiem. Lebo on tuży po to, aby si był inny. On pragnie tego, żebyś był inny. Mój brat czytał z objawienia Janowo, że Ajra czyni wszystko nowe. Brat przeczytał z objawienia Jana, oto czynię wszystko nowym. Pan Bóg chce robić wszystko nowe w twoim życiu. Pan Bóg wszystko chce uczynić nowym w twoim życiu. To nie jest tak, jako niektórzy si myślą, że Pan Bóg jest jako taki udrżbar, który ma kapsu, a tu tecie tak rychlo, tam nieco zalatamy, tam sa nieco sype, no tak tu przybijemy dosku niejaku. No,
Niektórzy myślą, że Pan Bóg to jest taki woźny dozorca, który ma jakieś narzędzia i tu jest dziurawa kieszeń, to zaszyje, tam jest dziura w płocie, to przybije deskę i naprawi. Nie. Nie. On czyni wszystko nowe. Oto czyni wszystko nowym. A stale. I ciągle. To jest stały proces, gdzie Bóg czyni stale nowe rzeczy. To jest ciągły proces, w którym Pan Bóg czyni ciągle nowe rzeczy. A powiesz, że Pan Bóg robił przed 20 rokami z Tobą nowe rzeczy, tak Ty jesteś już dawno stary. Jeżeli Ty powiesz, że Pan Bóg 20 lat temu zrobił z Tobą nowe rzeczy, to już dawno jesteś stary. A dawno już wszystko zepsuje. No już po drodze wszystko zepsułeś. Ty musisz stale przeżywać każdy dzień nowe rzeczy. Każdego dnia ciągle musisz przeżywać nowe rzeczy. A to nowe jest nowy stach, nowe obecenstwo z Bogiem. A to nowe, to jest nowa relacja, to jest nowa społeczność z Bogiem. To musi być żywe. To musi być żywe? To musi prudzić. To musi płynąć, wypływać. A wiecie, co jest znakiem tego, że to tak to funkcjonuje? A wiecie, co jest świadectwem tego, że to tak działa? Że nieustale sam menimy na obraz Jezusa Chrystusa. Że ciągle zmieniamy się na obraz Pana Jezusa Chrystusa. A ty sam przed mnogimi rokmi zmienił na obraz Jezusa Chrystusa. Jeżeli przed dawno tym nie jest. Wieloma lat zmieniłeś się na obraz Pana Jezusa, to już dawno tym nie jest. Ty musisz każdy dzień przeżywać tą obnowę. Tą odnowę musisz każdego dnia przeżywać. Każdy dzień Duch Święty ci ukaże nieco, co nie jest dobre jeszcze w twoim życiu. Każdego dnia Duch Święty pokaże coś, co jeszcze nie jest dobre w twoim życiu. A wiecie, kto ma z tego potem wielki użytek? Wiecie, dla kogo z tego płynie wielka korzyść później? Dla tych, którzy żyją najbliższej okolicy. Dla tych, którzy w twoim najbliższym otoczeniu żyją. Twój mąż. Twój mąż. Twoje dzieci. Twoje dzieci. Twoja marzelka. Twoja żona. Twoi synowie, a twoje córki. Twoi synowie i córki. Tam jest to... Tam to... To jest jako jar, to tam wszystko kwitnie, to jest tam wszystko nadherne, to jest nadherne, tam priskwa. To jest jak wiosna. Wszystko jest piękne, wszystko kwitnie. To wszystko ma być dla was. Takie są wasze domostwa. Takie są wasze domy? Domostwa? Tak, to ma być. Tak ma być. Ludzie uciekają k wam. Ludzie biegną, lgną do was. Lebo nie czują u was takie, co nigdzie indziej nie. Bo u was jest coś takiego, czego nigdzie indziej nie ma. A takie dobre u was. Tak dobrze jest u was. A wy wiecie, co jest to dobre. A wiecie, co jest tym dobrem? To dobre jest tu, w tym stiachu z Panem. To dobro jest między twoją, w tej relacji z Panem, twojej relacji z Panem. A potem ono się to odzwierciedli na wstach. A potem się to odzwierciedli, jak na odbije macho, się, jak od macho, lustra, na męża czy na żonę. Na dzieci. Na dzieci. A potem tam jest oaza pokoju. I później tam powstaje taka oaza pokoju. Kolko ludzi przyszło k nam, a proste nie wiedziało od nas odwieźć. Ilu ludzi do nas przyszło i oni nie potrafili odjechać, jakby się na jakiś lep przykleili. Może, że sobie pomyślicie, że wymyślam, ale... Może pomyślicie, że wymyślam? Kto się przyszedł, a mówi, teda, kto się mi telefonuje, a mówi, braczanko, moglibyśmy cię nawiedzić na jakieś 2-3 godzinki. Ktoś do mnie dzwoni i mówi, bracia Aleksander, moglibyśmy tak na 2-3 godzinki wpaść do was? Wiecie, kolko byli u nas? Wiecie, ile u nas byli? 3 dni. 3 dni. Potem zase inni nam zawolali, a mówili, moglibyśmy jeden dzień być u was. Inni zadzwonili, mówią, moglibyśmy jeden dzień u was pobyć. Wiecie, kolko byli u nas? Wiecie, u nas, jak długo u nas byli? Tydzień. Tydzień. Nie wiedzieli odjść. Nie potrafili odjechać. A kiedy już odchadzali... Ja jeszcze jak odjeżdżali... Już sobie 3 razy zakiwał, że papa. 3 razy już im pokiwałem papa. A jeszcze stale proste
Nie rozbehło za to auto. Jeszcze ciągle to ich auto nie potrafiło się rozpędzić. Czym to jest? Co to jest? Królestwo Boże między wami. Królestwo Boże jest wśród was. Tą obecność z Bogiem przeżywasz taką bliskość, że ty ludzie się czują w twojej prítomnosti jako w niebie. W tej relacji z Panem doświadczasz takiej bliskości, że ludzie z tobą czują się jakby byli w niebie. Nieraz sa mi stalo, keď mi povedali, brat Alexander, len si vkročil do miestnosti a ja som my sme vnímali, že všetko sa tam zmenilo. Celá atmosféra. Ktoś mi povedal, Alexander, tylko przekroczyłeś próg i coś się wydarzyło, jakby cała atmosféra się zmieniła. Ja o tom neviem. Ja neviem o tym. Ja to nepôsobím, nerobím to direktne, nemanipuluję. Ja neviem, jak to się dzieje, tego nie powoduje, nie rozumiem, ani to nie jest manipulacja. Ale ten vzťah z Pánom, ale ta relacja z Pánem, on to vypôsobí na moje okolie. Pán to powoduje, że to się rozlewa na otoczenie. Preto my musíme hľadať to obecenstvo s ním. Dlatego my musíme šukať tej spoločnosti, relácii s ním. A keď ty skutočne máš obecenstvo s ním, a doopravdy to máš? Jeżeli máš naprawdę tą spoločnosť s ním i máš to naprawdę, tak sa premieniaš. Zmieniaš się. Stále sa dejú nové veci. Ciągle nové rzeczy się s tobą dzieją. A to tak nie je. A jeżeli to tak nie jest? Tak niekde je veľký problém. To ten wielki program nie jest realizowany. Teraz przyszedł Duch Boży na Ezechiela. Spoczął Duch Pana, Duch Boży na Ezechielu. A Gospodin mu chciał zwerzyć nieco, co jest w jego sercu. I Pan chciał powierzyć mu coś, co jest w Bożym sercu. Nie pytał za go Ezechiel, jaki masz problem. Nie pytał Ezechiel, jaki jest twój problem. Nie pytał za, że co by som ci mógł zase urobić, czy cię nieco nie boli, możem cię uzdrowić. Nie pytał pan Ezechiel, jaka jest twoja potrzeba, twój problem, może trzeba cię uzdrowić. Nie. Nie? Kiedy przyszedł Duch Boży na Ezechiela. Kiedy stąpił Boży Duch na Ezechielu. Naraz. Nagle. Wyszedł na powierzch problem, który bolel Pana. Na wierzch wyszedł problem, który bolał Pana, który był bólem w Bożym sercu. A to jest to, co Duch Święty powoduje. I to jest to, co powoduje Duch Święty. Wiecie, są ludzie, którzy przyjdą a mówią, albo telefonują a mówią, brat Markowski, proste počúvala som vaše kázanie, viete, mňa bolí chrbtica, mňa bolia ma kolena, no, klby mám zodrané. No, viete, wielu ludzi dzwoni do mnie i mówią, wiesz, słuchałem twojego kazania, a mam taki problem, boli mnie kręgosłup, mam nogi zdarte, cokolwiek. Hovorí, tak to si sa toľko modlila, že sa ti kolena zodrali. Ja pytam się, tyle się modliłaś, že ti się kolana zdarły? A hovorí, že nie, gdzie, na zahrade, na ogrodzie. No nie, 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 na ogrodzie przecież zarwam kolana. A hovorím, a teraz chceš, aby som sa modlil, aby ti uzdravili sa tie kolena a ty zase budeš na ogrodzie. No i ja mówię, ty chcesz, żeby teraz ta twoje kolana zostały uzdrowione, a ty znowu pójdziesz do ogrodu. A hovorím, ja nie som pan doktor. Ja nie jestem lekarz. Ja nie som ortopéd. Nie jestem ortopeda. Chodź do ortopedowi, kiedy cię boli kolana, chodź do ortopedy. Jak cię kolana bolą, idź do ortopedy. A te nie boli twoje grzechy. Jeżeli co ja mam? Twoje grzechy cię nie bolą, to co ja mam z tobą zrobić? No wiesz, że aj to trochę, ale tak. No to też trochę, ale. Tak jak to trochę, no tak to będziemy się za to trochę modlić. To jeżeli to jest trochę, to o te trochę się pomodlimy. Aby cię to więcej boleli. Żeby cię twoje grzechy więcej zaczęły boleć. A nie chápu, co ja prečo ja nie robię tak, jak wszyscy ostatni. I ona nie rozumie tego, dlaczego ja nie robię tak, jak wszyscy pozostali robią. I wielki kazatelia, którzy są modli a to sa dzieje, a tam to sa dzieje, a hen to sa dzieje. Są wielcy kaznodziejowie, którzy modlą, tu się dzieje, to się dzieje, tam się dzieje. Ale wzťah z Bohom nie mają na zreteli. Tylko relacji z Bogiem nie mają na uwadze.
A to jest to najdôležitejšie. A przecież to jest to najważniejsze. Kiedy cię bolia twoje grzechy. Jeżeli cię bolą twoje grzechy. A bolia cię aj twoje kolena. I również bolą cię twoje kolana. A boli cię aj twoja chrbtica. I twój kręgosłup cię boli. Tak wtedy masz śmiałą dôwerę k Panu. Wtedy możesz śmiało mieć zaufanie do Pana. Ale Pan Bóg cię chce to wszystko przewieźć. Ale Pan Bóg przez to wszystko chce cię przeprowadzić. Chce cię wychować. Chce cię wychować. Aby si już nie do seba mala obrátené a otočené oči a tu pozerala sa, joj, tu ma boli a v každom momente, keď ťa niekde pichne, alebo tak, joj, a už aj tu ma boli, a není to rak, joj. Vystrašený sú ľudia. Pan Bóg nie chce, żebyś miała oczy na siebie skierowane i patrzyła i ciągle dostrzegała i tu mnie boli, i tu mnie boli, i tu mnie boli, a jeszcze chyba i tam mnie boli, i jeszcze gdzieś indziej. Ale abyśmy mieli oczy obrócone na Pana. Ale żebyśmy oczy mieli skierowane, zwrócone na Pana. A powiedzieć Panu, Panie, co Ciebie boli? I powiedzieć Panu, Panie, co Ciebie boli? Może nieco boleć Boga. Czy Boga może coś boleć? Że on jest Bóg. Przecież on jest Bogiem. Wiesz, czemu może boleć? Wiesz, co go może boleć? Twoja ľahostajnosť. Twoja obojętność. To, że viac milujesz swój grzech, ako milujesz jego. Że więcej kochasz swój grzech, niż jego miłujesz. To może go boleć. Czyń pokanie. Pokutuj. A powiedz mu, Panie. I powiedz, Panie. Odpuść, że som bol na seba koncentrowany. Wybacz, że byłem skoncentrowany na sobie. A wczoraj ktoś przyszedł a mówi, no mam jeden problem. I ktoś wczoraj przyszedł i mówi, no mam jeden problem. A ja som si powiedział, o brat, nie mówił som to na głos, ale len sam. Tak sobie pomyślałem sam sobie, o bracie. Gdybyś ty wiedział, kolko ja mam problemów. Gdybyś ty wiedział, ile ja mam problemów. Ale ty masz jeden. A ty masz tylko jeden. O, ako ci jest dobrze. Dobrze ci. Tak sobie si myślał. Tak sobie myślałem, ale ci dobrze. Ale ja wszystkie te swoje problemy przynoszę Panu. Ale ja wszystkie swoje problemy przynoszę Panu. Zwerzę mu to, powiem, Panie, ja sa budem starać o twoją bolest, a ty sa staraj o moją. Ja mu to powierzam. Ja mówię, Panie, ja się będę troszczył o to, co ciebie boli, a ty się troszcz o to, co mnie boli. A wiecie, jak to dobrze funguje? Wiecie, jak to dobrze działa? Fantastycznie. Fantastycznie. A toto musiał zażyć aj Ezechiel. Tego musiał doświadczyć Ezechiel. Była ruka Hospodinowa nad nim. Nad nim była ręka Pana. A przewiedol go kolom dookoła, około jednego udolia. I on poprowadził go zupełnie naokoło, wokół pewnej doliny. A ta to wasza dolina, to to wasze udolie, to to wasze miasta jest bardzo krasne. No i ta wasza okolica, to otoczenie, ta wasza dolina jest naprawdę piękna. Widzę krasne nowe stawby. Widzę piękne nowe budowy. Widzę krasne dachy. Nigdzie na świecie takie krasne dachy nie mają, jak w Polsce. Widzę piękne dachy. Nigdzie na świecie nie mają tak pięknych dachów, jak w Polsce. Możecie być hrdy, Polacy, że macie najkrajsze strefy na świecie. Możecie być dumni, Polacy, że macie najpiękniejsze dachy na świecie. Ale co jest pod tymi dachami? Ale co pod tymi dachami się dzieje? Ja już nie wiem. Tego to już nie wiem. Ja len tuším. Tylko mogę sobie wyobrazić. Kiedy przewiedł kolom dookoła tego proroka. Kiedy tego proroka poprowadził tak naokoło, tak ukazał mu. Pokazał mu. Bożym poglądem, co tam jest. Z Bożej perspektywy, co tam jest. Był tam lud izraelski. Tam był lud izraelski. Ale oni byli suchej kości. Ale oni byli suchymi kośćmi. A byli rozházani po całym tym udolie. I oni byli rozrzuceni po całej tej dolinie. A Pan si tak otworzył swoje serce przed tym swoim służebnikom a mówi, widzisz to? I Pan otworzył tak swoje serce przed tym swoim sługą i mówi, widzisz to? Czy ożyją te to kości? Czy te kości ożyją? A on nie był taki
človek, ktorý by tak ľahko vážne povedal, a samozrejme, ožijú to, to je, no, všetko bude dobre. To nebol taký, taký pozitivista. No, to nebol taký, lehký optimista. No, pevne ožijú. Žiadny problém. On vedel, že ak sa tu niečo má stať, to urobí len Boh. Jeżeli coś tu się ma wydarzyć, to to musí učinit Bůh. A hovorí, Pane Hospodine. I mówi, Panie. Ty vieš. Viete, niektorí ľudia viac vedia ako Pán. Viete, niektórzy ľudia to vedzą więcej niż Pán Bóg. U nás na Slovensku už vyhlásili aj rok príchodu, aj deň, aj rok príchodu Pána Ježiša, je tomu 4 roky. U nás na Slovácii vyznačili deň povtórneho príšťa Pána Jezusa, i to už je 4 lata temu minulo. Oni viac vedeli ako Pán. Oni viacej vedeli, než Pán vie. A ja som im povedal, že viete čo, ja deň predtým pôjdem vysadiť do záhrady čerešňu. No, ja im powiedziałem, dzień przed tym przyjściem Pana pójdę do ogrodu czereśnie zasadzić. A już ta czereśnia już rodzi. Ta czereśnia już od tego czasu owocuje. Ale niekiedy ludzie zatwarzają, że więcej wiedzą jako Pan. Niektórzy ludzie tak się prezentują, jakby wiedzieli więcej niż Pan wie. No bo Pan nie podał rok. Bo Pan nie podał roku? Nie powiedział, że nie możemy wiedzieć miesiąc. Pan Bóg nie powiedział nam, nie podał miesiąca. Ale powiedziałem dzień a godzinę. Tylko dzień a godzinę, że nie znacie. Że nie znacie ani dnia, ani godziny. Ale myśmy się z Pisma wyczytali, że wtedy a wtedy przyjdzie. Ale oni powiedzieli, ale myśmy z Biblii wyczytali, że wtedy i wtedy Pan przyjdzie. Panie Hospodine, Ty wiesz. Panie Wszechmogący, Panie, Ty wiesz. My musimy być pokorni. A musimy wrócić przychod Pana Jezusa na nieurczyto. I musimy oczekiwać na przychod... Nie wrócić. Wrócić, teda wrócić späť do tego stawu, oczekiwania na nieurczyto. No, my musimy wrócić do tego oczekiwania w tej niewiedzy, z tą niewiedzą, o której mówi Biblia. A jednoducho musím vám povedať, że príchod Pána Ježiša nie bude sa vôbec tak diať, ako si to ľudia predstavujú. No i muszę vám povedať, že to príšťe Pána Jezusa nie będzie wyglądało tak, jak ľudia sobie to wyobrażają. A ta parúzia, to vytrženie absolútne nie tak bude prebiehať, ako to aj v filmoch dávali niektorí. Verte tomu, že to je blúd. To pochwycenie Kościoła, czyli parúzia, absolútne nie będzie wyglądała tak, jak ľudia sobie to wyobrażają, jak to jest w filmach przedstawione. To jest absolutny błąd. Zapomnijcie o tym. To będzie tak oryginalne. To będzie takie oryginalne, że to si nie wiecie predstaw. Że nikt nie może sobie tego wyobrazić. Ale to będzie skuteczne. Ale to będzie prawdziwe, rzeczywiste. To każdego przekłada. Każdego to zaskoczy. A każdy jeden powie, no ja sam si to inaczej predstawiam. Każdy jeden powie, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem. Preto wszystko niechajmy na Pana. Dlatego zostawmy to wszystko Panu. Preto mówi ten prorok Hospodinowi, Panowi, że Panie, Ty wiesz. Dlatego ten prorok mówi, Panie, Ty wiesz. A niekto powie, że wie to, co nie wie ani syn. Jeżeli ktoś mówi, że wie to, czego nawet syn nie wie, tylko ojciec wie, tak musíte vedieť, že blúdi. To musíte vedieť, že blúdi. A práve preto. I vlastne dlatego. Čakajme, nech Pán hovorí. Očakujme, čakajme, nech Pán mluví. Nech nás povedie do takej závislosti na ňom. Nech nás doprovadí do takej záležnosti od Niego. A hovorí, prorokuj. I mówi, prorokuj. Prorokuj týmto suchým kostiom. Prorokuj do tých suchých kostí. Čo to je proroctvo? Čo to je proroctvo?
Ja, to są, ja wiem, że to zożnie wielką krytykę, ta to moja kazań. Wiem, że to kazanie ściągnie na siebie wielką krytykę. Ale skumajcie to podle pisma. Ale sprawdzajcie to według pism. Niekto mi przyniósł wielki papier, a tam było proroctwo istego brata. Ktoś mi przyniósł taki papier, kartki i tam było spisane proroctwo pewnego brata. A ja czytam, a to tak będzie, a to... Czytam, i że to tak będzie, a tam to przyjdzie. Tak będzie, a potem coś przyjdzie. A potem na koniec było proste ukończone. A potem było to zakończone. A pytali się, brat Aleksandrze, co powiesz na to proroctwo? I pytają się, bracie Aleksandrze, co powiesz o tym proroctwie? A ja sam powiedział, to nie jest proroctwo. A ja mówię, to nie jest proroctwo. To jest wężba. To jest wróżenie. Albo jak nie chcecie, abyśmy za tak twardo wyjadrował, tak to jest jako predpowiedź po czasie. No, a jeżeli nie chcecie, żebym był taki brutalny, to jest prognoza pogody. A jeden myślał, że zmoknuty tieklo z niego, zowszadiał, a mówi, no to jest to wasze polooblaczno. Przyszedł jeden taki oblany deszcz, ciekło z niego, lało się z niego. Mówi, to jest to wasze... Polooblaczno. No to jest takie półzachmurzone. To są predpowiedzi, to są wężby, to są tak zwane proroctwa. To jest prognoza pogody, to jest wróżenie, to są tak zwane proroctwa. Ty prorokuj. Prorokuj. Na twoje predpowiedzi, a na to, co si ty myślisz, nie budu stawać mrtwi, nie budu skrieseni. No, na twoje proroctwa, to co ty myślisz i sobie wyobrażasz, nie będą martwi się wskrzeszać. Ale na to, co jest skutecznie proroctwo... Ale to, czym rzeczywiście jest proroctwo... Zaczynają się zobudzać ludzie. Zaczynają się ludzie budzić. Zaczynają się budzić żywotu. Do życia zaczynają się budzić. Co to jest? Pozrymy się, co to jest, co tych ludzi budzi w żywotu? Popatrzcie, zastanówmy się, co to jest, co budzi tych ludzi do życia. Paweł Apoštol mówi, że niech słowo Chrystowo przebywa w was jako obficie, bohacie. Apostoł Paweł mówi, niech słowo Chrystusowe mieszka w was obficie, bogato. To jest pierwszy krok do proroctwa. To jest pierwszy krok do proroctwa. A drugi krok jest to, co mówi Pan Jezus. A drugim krokiem jest to, co Pan Jezus mówi. Kiedy Ojciec pośle tego Ducha, Ducha Prawdy, że kiedy Ojciec pośle swojego Ducha, Ducha Prawdy, On wam przypomnie wszystko to, co som ja wam powiedział. On wam przypomni wszystko to, co ja wam powiedziałem. On, kiedy w Tobie jest Słowo Chrystowo bohate, jeżeli w Tobie obficie przebywa Słowo Chrystusowe, tak On Ci przypomnie wszystko, co Chrystus powiedział. On Ci przypomni, we właściwym, stosownym czasie Ci przypomni wszystko, co Chrystus wcześniej powiedział. Ja sam mam raz w życiu napisane kazanie. Ja raz w życiu mam kazanie napisane. A to preto, lebo som mal pochovávať jedného bezdomovca. To było z tego powodu, że jednego bezdomnego miałem pochować. A prišli z úradu, że pan Barkovci, proste ten človek kedysi chodil do cirkvi. I powiedzieli, przyszli z urzędu i powiedzieli mi, panie Barkovci, ten człowiek kiedyś chodził do kościoła. Ale już teraz nie ma ani z Bohom, ani z normalnym żywotem nic wspólnego. Ale ten człowiek już ani z Bogiem, ani z normalnym życiem nie ma nic wspólnego. Nie ma go kto pochować. Nie ma go kto pogrzebać. Moglibyście nam pomóc, żebyście go pochowali. Czy mógłby mi pan pomóc w ten sposób, żeby go pogrzebać? A ja som sa opýtal, bol to skutočne človek? A ja mówię, tak, rzeczywiście to był człowiek? A oni hovoria, no bol to človek, ale žil ako zviera. Tak, to był człowiek, ale żył jak zwierzę. No dobre, keď to bol človek, tak ja ho pochovam. Tak, jeżeli to był człowiek, to ja go pochovam. No a tam som vedel, že príde celá wioska, celá dedina. Ja wiedziałem, že na ten pogrzeb przyjdzie cała wieś. Taki wielki lajster som si pripravil. Taki olbrzymi list se przygotowałem. Taką a tak som napisal, čo budem kázať. Napisałem se na tej wielkiej kartce, co będę głosił. Aby som niečo tam také nepovedal, čo nebude hodné toho
człowieka. Żebym nie powiedział coś, co nie będzie godne tego człowieka. A tak som sa pripravil. Przygotowałem się. Celá dedina bola skoro vonku. Cała wieś prawie na zewnątrz. Lebo boli zvedaví, čo sa bude kázať. Oni byli ciekawi, co się będzie głosić. Na tom pohrebe. Na tym pogrzebie, o tym człowieku. A ja som tam, wiecie tak, jak som tam stál celý ten smutiaci zástup. I kiedy tak stałem, ten cały smutny zastęp stoi przede mną. A tak som nad hrobom otworzył Biblię. I tak nad grobem otworzyłem Biblię. A Pan Bóg ma zmysł pre humor. A Pan Bóg lubi humor. Ma poczucie humoru. Zafukał wietor. Powiał wiatr. A moje kazanie zaczęło lietać w wzduchu. I moje kazanie zaczęło fruwać w powietrzu. A wszyscy ludzie proste tak to głowy za tym. I wszyscy ludzie wiedli głowami za tą kartką. A naraz to kazanie zobrało inny smer, a fukło dole do. I nagle inny kierunek ta kartka obrała i prosto do grobu. A wszyscy tak. Wszyscy do tego grobu popatrzyli. A potem sa pozreli na mnie. A potem popatrzyli na mnie. Że ci pójdę do grobu si prekazanie. Czy patrzyli, czy pójdę do grobu po kazanie. Nie szyjał som. Nie poszedłem. Dufam, że to, ale wy ste nie pochybowali o tom. Mam nadzieję, że nie wątpliście w to, że nie wejdę do grobu. A Duch Święty mówił ku mnie. I Duch Święty do mnie powiedział. Ja włożę słowa do twoich ust. Nie bój. Nie bój się, ja włożę słowa w twoje usta. Otwór swoje usta na szeroko, a ja ich napełnię. Otwórz szeroko swoje usta i je napełnię. A tak się stało. I tak się stało. Ja som nie kazał o martwych. Nie głosiłem o martwych. Ja som kazał o wiecznie żywym naszym Panu. Głosiłem o wiecznie żywym naszym Panu. Halleluja. Halleluja. A ludzie byli wszyscy bardzo dotknięci. A ludzie byli bardzo dotknięci. A powiedzieli, że tak krasny pogrzeb jeszcze nie byli na takim krasnym. I powiedzieli, że jeszcze na takim pięknym pogrzebie nie byli. Sława Bogu. Chwała Bogu. Słowo ci przypomnie Duch Święty, ten Duch Prawdy. Słowo przypomni ci Duch Święty, Duch Prawdy. A ty masz być len zadziwać na swojego Pana. A ty masz tylko patrzeć na swojego Pana. A On ci dawa wszystko, co masz, mówi. Nie bój się. I On ci da wszystko, co masz mówić, nie bój się. Wiecie, to, co ja mówię, to nie jest takie, wiecie, jako kiedy takie pięknie odkrojone, takie... proste jako niektórzy teologowie, że to mają tak pięknie na porcirowane a teraz nowy odsek, teraz nowa myślienka, a to jest trzecia myślienka, a to jest piętnasta myślienka. Wiecie, to co ja głoszę, to nie wygląda tak jak u niektórych teologów, że mają wszystko tak pięknie pokrojone i poukładane i to jest druga myśl, to jest piąta myśl, to jest trzydziesta myśl. Ale wiem, że ja łamę ten chleb. Ja wiem, że ten chleb łamię. A to jest takie kostrbate, takie hore dole. Takie. No i to jest takie jakby wyszczerbione, wyżej, niżej. Ale to jest smaczne. Ale ten zapach, ten smak. Ale nie preto, że ja to robię. A nie dlatego, że ja ale to robię. Ale preto, że Duch Święty to robi. On przypomina, On przynasza. Ale dlatego, że robi to Duch Święty. To On przypomina, to On przynosi to prorocze słowo. Teda buďme plni słowa Chrystowego. A więc bądźmy pełni słowa Chrystusowego. A pod wedeniem Ducha Świętego. I pod prowadzeniem Ducha Świętego mówmy do tych ludzi. A Bóg będzie pracował. A Bóg będzie pracował. Ja wiem, że ja dziś tu pracuję. Wiem, że i dzisiaj tutaj pracuję. A będzie pracował. I będzie pracował dalej. Preto, że Bóg ma dobre plany. Bo Pan Bóg ma dobre plany. A z tym to miasto. Również w tym mieście, z tym miastem. Krasne nowe domy. Piękne nowe domy. Krasne nowe auta. Piękne nowe samochody. Krasne cesty. Piękne drogi. Ale duchowa martwota. Ale duchowa martwota.
Keď príde na teba Duch Boží. Jeżeli spocznie na tobie Duch Boży. Duch Hospodinov, keď sa dotknie tvojho srdca. Duch Pána, kiedy dotknie twojego serca. A on ťa prevedie kolom dookola, okolo tvojho mesta. Jeżeli on cię przeprowadzi naokoło twojego miasta. Ty nie będziesz widzieć tu wielką prosperitu. Ty nie będziesz wtedy widział tego wielkiego sukcesu. Ale będziesz widzieć tak, jak ich widzi Bóg. Ale ty zobaczysz tu martwotu. Tak jak Bóg ich widzi, tą martwotę, która tam jest. A spyta sa ťa, synu człowieka. I zapyta cię, synu człowieczy. Czy wstaną ty to ludzie k żywotu? Czy powstaną ci ludzie do życia? A ty powiesz, Panie, ty wiesz. Powiesz, Panie, ty wiesz. Ty wiesz. Ty wiesz. No a ja wiem, mówi Pan. Jeżeli ja wiem, mówi Pan. Tak ty prorokuj. To ty prorokuj. A prorokuj k tym suchym kościom. Prorokuj, mów do tych suchych kości. Ja wiem, że widzisz, że te kości nie mają uszy. Ja wiem, że ty to widzisz, że te kości nie mają uszu. Ale ty musisz predstihu, jako keby już mali, tak im mówi. Ty musisz z góry, tak jakby one już miały uszy, jakby miały uszy, tak do nich mówić. A musisz mówić wierą. Przez wiarę musisz mówić. Lebo bez wiary nie można lubić za Boga. Bo bez wiary nie można się podobać Bogu. Prorokuj. Prorokuj do nich. A on to uczynił. I uczynił to. A zaczęło nastupować, zaczęło kości zaczęły hýbać. I coś się zaczęło dziać, kości się poruszyły. Kość ku swojej kości. Kość ku swojej kości. A on prorokował dalej. A on dalej prorokował. Prorokował w duchu. Prorokował w duchu. A już wszystko było. Już tak, że no już jest to wszystko w porządku. Już wszystko wyglądało tak, jakby wszystko było w porządku. Ale jeszcze nie było żywota. Ale jeszcze życia nie było. A tak wej duchu. Wej duchu. Wej zo czterech stron. Powiej ze czterech stron. Wej od východu. Wej ze wschodu. Wej od severa. Powiej z północy. Wej od zapadu. Powiej z zachodu. A wej aj z jugu. Również z południa powiej. A przynieś żywot do tych kości. I przynieś życie tym kościom. A kiedy zaczął prorokować k duchu. I kiedy do tego ducha zaczął prorokować. Od východu co przychodzi? Co przychodzi ze wschodu? Suchy. Ciepły wiatr. Suchy, ciepły wiatr. A te kości suche jeszcze wiatr wysuszował. I ten wschodni ciepły wiatr wysuszał te suche kości jeszcze bardziej. Ale to jest Boża praca. To, uwaga, to jest Boża praca. Niekto by powiedział, no było by to trzeba, już teraz, kiedy to wszystko tak to jest, było by to trzeba zwlażyć, było by troszkę deszcza. Bóg tak pracuje, jako keby kaził swoje dzieło. Niektórzy by pomyśleli, no trzeba to zwilżyć trochę, troszkę deszczyku, żeby to nawilgło, no bo to, co Bóg robi, to tak wygląda, jakby on sam swoje własne dzieło niszczył. A przychodzało sucho. Susza przychodziła, suchość przychodziła. A potem prorokuje k severnemu wiatru. A potem prorokuje do północnego wiatru. A co przychodzi ze severu? Co z północy przychodzi? Chlad. Zimno. Zima. Chłód? Zimno? Jeszcze stale nie to, co czekamy. Jeszcze ciągle nie to, na co oczekujemy. A ta zima ta sposobiła to, że mógł zapochybować ten to prorok, a powiedział, Panie, co to ty robisz? Jak to ty pracujesz? To zimno powodowało, że prorok mógł pomyśleć i powiedzieć, Panie, co ty tu robisz? Co ty robisz? To właściwie no, przeszkadza mi. To inną twoją pracę. My oczekujemy na inną twoją pracę. Wiecie, kiedy zaczniemy modlić za jednego alkoholika w rodzinie? Wiecie, kiedy o jakiegoś alkoholika w rodzinie zaczynamy się modlić? A kto wtedy pił jedną flaszę palenki dziennie? Jeżeli on do tej pory jedną butelkę wódki wypijał każdego dnia. A ty zaczniesz modlić, a zaczniesz prorokować. Jeżeli ty zaczniesz się modlić i prorokować. Będzie już nie jedną flaszę, ale 1,5 flaszy. I już nie tylko jedną butelkę wypije, ale 1,5 butelki wypije. Zhorszy się sytuacja. Sytuacja się pogorszy.
A preto mnohí sa radšej nemodlia za svojich, lebo keď sa modlia, to je horšie. Máte tú skúsenosť? Dlatego niektórzy się w ogóle nie modlą, bo kiedy się zaczynają modlić, sytuacja się pogarsza. Macie takie doświadczenie ktoś? A potem sa on prorokuje dalej. Ale on prorokuje dalej? A ty sa modli dalej. A ty się modl dalej? A już nie len, że jeden a pol flasze wypije, ale ja aj grobiam, je tvrdý, je chladný, nie ma lásku w srdci. On już potem, kiedy dalej się modlisz, nie tylko półtora butelki wypije, ale on potem już jest agresywny i obojętny i zły. A to jest ten wiatr zo severa. To jest ten wiatr, który z północy przychodzi. Ale ty prorokuj dalej. Ale ty dalej prorokuj. Prorokuj zapad. Prorokuj do zachodniego wiatru. A co przynosi zapadny? Co przychodzi, przynosi zachodni wiatr? Deszcz. Rozważenie. Nawilgnięcie. A ten to człowiek już zacznie płakać. I ten człowiek już zaczyna płakać? A zaczyna si uświadomować, że ako zniszczył swoje zdrowie, ako zniszczył swój związek z żoną, z dziećmi a tak dalej. Ten człowiek zaczyna sobie uświadamiać i płakać, jak zniszczył swoje życie, swoją relację z żoną i tak dalej. Ale ty prorokuj dalej. No ty dalej prorokuj. To jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Kiedy już niekto już widzi slzy, u niekoho myśli się, że to jest koniec. Niektórzy jak, nie je. Jak widzą łzy u kogoś, to myślą, że to już jest koniec. Ale ty to nie jest koniec. Dalej iść. Musisz iść dalej. A prorokuj do Jużne. I ty prorokuj do południowego wiatru. A południowy wiatr przynosi dozrywanie owoców. A wiatr z południa powoduje dojrzewanie owocu. A u nas na Slovensku, kiedy się sadia winice, zawsze na južný svah sa sadia. U nas na Słowacji na południu, jak się sadzi winnice, to się tak sadzi w stronę południa. A nie wiem, czy mamy między nami architekta. Nie wiem, czy jakiś architekt jest na miejscu? Rękawe. Ale aj domy, kiedy chcecie stawać, tak są orientowane na juh. A więc domy, jeżeli chcecie budować, to normalnie są ukierunkowane na południe. Te najlepsze sytuowane domy są orientowane na juh. Te najmądrzej zbudowane domy są orientowane na południe. Wiecie dlaczego? Lebo cały dzień świeci słonko. Wiecie dlaczego? Bo mają światło aż do wieczora. Cały dzień opiera się na nim słońce i mają światło aż do samego wieczora. Tam przychodzi dozrywanie. Tam przychodzi dojrzewanie. A wiecie, co ma dojrzeć w tym człowieku? I wiecie, co w tym człowieku ma dojrzeć? Że bez Boga już to nie da. Że bez Boga nie jest w stanie tego zrobić. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. A Pan Jezus oslobodzuje. A Pan Jezus uwalnia. Pan Jezus uzdrawia. Pan Jezus uzdrawia. Pan Jezus wyprowadza z twoich powiązań. Pan Jezus wyprowadza z twojego związania. A powstawasz do nowego życia. I wstajesz do nowego życia. A tak powstało wielkie wojsko. I powstało wielkie wojsko, wielka naród armia. Wielki naród. Jakie jest to nádherné. Jakie to jest cudowne. Kiedy Bóg pracuje. Kiedy Bóg pracuje. Na słowo prorocze. Na prorocze słowo. A to nie są wróżby. To nie są wróżby? To nie są przepowiednie, co będzie, ako będzie. To są nie są przepowiednie, co będzie i jak będzie. Ale to jest to, co powiedział Pan Jezus. Ale to jest to, co powiedział Pan Jezus. Klopcie, a otworzy się. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Hľadajte, a znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie. Odpuścicie swoim winnikom. Wybaczcie swoim winowajcom. A kiedy nie ma nikto bierze koszulę. A jeżeli ktoś ci bierze koszulę, daj mu również i marynarkę. To są słowa Jezusa Chrystusa. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Niech ci Duch Święty przypomina w tych danych sytuacjach. Niech Duch Święty przypomina ci w konkretnych sytuacjach. A niech cię będzie. I niech cię prowadzi. A kiedy będzie panu ten wiatr. I kiedy powionie ten wiatr. O, tak będzie ten człowiek widzieć. O, Aleksander albo Andrzej. Wtedy w takiej ciężkiej sytuacji tak to zareagował. To może len z Bożą pomocą. I wtedy ten człowiek powie, o, Aleksander czy Andrzej w tej sytuacji tak zareagował. To może się stać tylko z Bożą pomocą. A powstała
zástup veľký. I veľký zástup povstaje. Ja otvorím vaše hroby. Ja otvorím vaše groby. A ja vás vyvediem. I ja vás vyprovádzam z vašich grobov. Moji ľudia, môj ľud. A dovediem vás do zeme Izraela. I doprovádzam vás do zemi Izraela. A zviete, že ja som Hospodin. Že by ste vedeli, že ja jestem Pán. Keď otvorím vaše hroby. Poznáte, že som Pán, keď otvorím vaše groby. A keď vás vyslobodím. Keď vás uvoľní. Z vašich grobov. Z vašich grobov. Moji ľudia. Vy moji ľudia. A dám vám svojho ducha. I dám vám svojho ducha. A ožijete. I ožijete. A osadím vás na vašej zemi. I osadzę vás v vašej zemi. A zviete, že ja som Hospodin. I zobaczycie, že to ja jestem Pán. Ktorý k vám hovorím. Ktorý mluví do vás. A ja to aj učiním. I ja to učiním. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Pochylme svoje głowy i będziemy się modlić. Drahý nebeský Otče. Drogi nebiański Ojcze. Z celého srdca ti ďakujeme za to. Dziękujemy za to z całego serca, że ty chcesz się osławić w naszych żywotach. Że ty chcesz się uwielbić w naszym życiu. Ano, jest to dobre chwalić ciebie. To jest dobrze ciebie chwalić. O, to jest radość osławować ciebie. To jest radość, żeby ciebie wielbić, chwalić. Ale to jest ta sława, którą ty się przyprawił. Ale to jest ta sława, którą ty przygotowałeś. A przez usta swoich, przez usta niemowląt. Nawet przez usta niemowląt. Gdzie ty się osławiasz? Gdzie ty się uwielbiasz? Tak cię pokornie prosimy. Pokornie cię prosimy. Osławaj w naszych żywotach. Uwielbi się też w naszym życiu. O, to nie zależy na tym, jaki jesteśmy rzecznicy. To nie zależy od tego, jakimi mówcami jesteśmy. Nie zależy na tym, jaki jesteśmy zgrzadni. To nie zależy od tego, jacy jesteśmy piękni czy zdolni. Ale zależy na tym. Ale zależy od tego, jaki mamy wstęp z Tobą. Jaką z Tobą mamy relację. O, Panie, Ty używasz tych. Panie Jezu, Ty używasz tych, którzy wedia czuć nie tylko sami ze sobą, ale aj z Tobą. Którzy potrafią współczuć nie tylko sami ze sobą, ale z Tobą. Pożegnaj to zgromadzenie. Pobłogosław tą wspólnotę, to zgromadzenie. A kiedy odjedziemy od ciebie, to... Również kiedy stąd odjedziemy, niech Twój Święty Duch, niech Twój Święty Duch tu pracuje. Pracuje tutaj. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź od wschodu. Przyjdź ze wschodu. A wań na to zgromadzenie. Wioń na to zgromadzenie. A na to całe miasto. Na to całe miasto, Panie. Przyjdź Duchu Święty, a wań aj od severa. Przyjdź Duchu Święty i wiej również z północy. A wań na to zgromadzenie. Wiej na to zgromadzenie, ale też na całe to miasto. A przyjdź Duchu Święty, a wej. Przyjdź Duchu Święty. A ze zachodu. Wiej również z zachodu. Aby Twój lud czynił pokanie. Aby Twój lud pokutował. A i wszyscy obywatele tej ziemi. I wszyscy obywatele tej ziemi. A przyjdź Duchu Święty. I przyjdź Duchu Święty. A wej. I wej. Od jugu. Również z południa. Aby przyszli rozhodnutia. Żeby przyszły decyzje. Które będą pewne. Które będą stałe. Wierne. Wierne. A które będą stać aż na wieki. I które ostaną aż na wieki. Amen. Amen. Amen.